Gdybym nie był piłkarzem, to byłbym hokeistą. Ulubiony piłkarz z dzieciństwa, Thierry Henry. Gdy byłem mały, chciałem w przyszłości zostać hokeistą. Nikt mnie nie pokona w Fortnite. Najbardziej boję się pająków. Najbardziej denerwuje mnie moja dziewczyna. Miejsce na świecie, które zrobiło na mnie największe wrażenie. RPA. Byłem z siebie dumny, gdy dostałem się do pierwszej drużyny. Ostatnio śniło mi się czarna plama. Moim marzeniem jest... to jest dobre. Zagrać w top 5 jakiejś ligi na świecie. Muzyka, której najchętniej słucham. Rap. Polski. Po meczu lubię. Kurde. Nie mogę tego powiedzieć. Wypić piwko. W ekstraklasie lubię, nie lubię. Baru. Aha. A lubię co jeszcze, tak? Kibiców. Najdziwniejsza sytuacja na zgrupowaniu. Jak wracaliśmy autobusem, kolega, pewnemu koledze wysmarował musztardą numer na plecach, to myślę, że dziwna sytuacja, ale prawdziwa. Dowcip z szatni, który rozbawił mnie do łez. Kolega miał buty wyjściowe takie do garnituru i korki mu doczepili, miksy wkręcili mu normalnie i zrobili mu z tego korki. Także fajna sytuacja. Kultowy tekst z szatni piłkarskiej. Brate, najlepszy piłkarz z ekstraklasy. Szymon Żurkowski. Z techniką na bakier. Paweł Tomczyk. Na imprezach bryluje. Nie chodzę na imprezy. Największy dowcipniś. Makuszewski. Największy modniś. Radut. Największy spóźnialski. Darko Jeftyś. Największa maruda. Makuszewski. Najdłużej pod prysznicem przed lustrem. Darko Jeftyś. Ale dużo tych pytań. Czy ich opowieści mógłbym słuchać godzinami? Makuszewski. Najlepszy piłkarz, z którym grałem? Dawid Kownacki. Najlepszy piłkarz, przeciw któremu grałem? Timotej Fosomes. Najgłupsza rzecz, jaką zrobiłem na boisku? Nie robię głupich rzeczy. Najmilsza pochwała od trenera? Dawno nie grałem, nie pamiętam. No nie wiem, w sumie za dobry mecz czasami chwalą trenerzy, ale wolę słuchać o krytyce, jedziemy dalej. Najbardziej pamiętna bura w szatni. Stół leżał na ziemi, śmietniki też latały, także nie chciałbym się w to zagłębiać, ale było ostro. Najlepszy moment w karierze. Tych momentów moja kariera nie jest zbyt długa. Najlepszy moment, wygrana 3-0 z Legią u siebie. Stadion, który zrobił na mnie największe wrażenie. Jak na razie Allianz Arena. Nie grałem, ale byłem. Największą tremę miałem, gdy miałem pierwszą konferencję prasową. Popisowe danie, które przyrządzę, to jajecznica.